Witam serdecznie. Czas na kolejne zdanie duńskie o tematyce zimowej do Twojego słowniczka. To zdanie na pewno przyda się Tobie właśnie w tym okresie sylwestrowym, ponieważ brzmi ono następująco. Wedine nuros fosera. Jakie są Twoje postanowienia noworoczne? Pamiętaj, że możesz to zdanie zadać Duńczykowi, sąsiadowi, koledzy z pracy, osobie. Ze szkoły na przykład, czyli rodzicom ze szkoły, twoich dzieci. Wadine Kiedy ćwiczysz wymowę tego zdania i wymowę tego słowa Nurocera, również zapraszam Ciebie do takiej refleksji. Jakie są Twoje postanowienia noworoczne? A jeżeli już jakieś masz, to koniecznie wpisz w komentarzu odpowiedź na to pytanie. Na przykład z pełnym zdaniem. Mine neurosfossera ea. Moimi postanowieniami noworocznymi są. We Przy okazji pragnę dodać Tobie odwagi do tego, aby zadać to pytanie Duńczykowi. Nie tylko pisemnie, ale również ustnie. Jeżeli boisz się, że powiesz to nie tak, to możesz zawsze poćwiczyć razem ze mną, zatrzymując to wideo, cofając i powtarzając na głos. Pamiętaj, że powtarzanie na głos jest niezbędne do tego, abyśmy robili postępy, bo w głowie, w myślach zawsze brzmi łatwiej i lepiej. Także na głos. Jeżeli nie wyjdzie ci za pierwszym, piątym razem, nie zniechęcaj się. Próbuj. Może to wyjdzie za dziesiątym, piętnastym lub dwudziestym. Może szybciej niż myślisz. Beginę fosera. Tak brzmi zdanie o tematyce zimowej na dziś. I. Stawiam przed Tobą wyzwanie. Zadaj to pytanie jeszcze dziś prawdziwemu Duńczykowi. Jeżeli nie zrozumiesz odpowiedzi, trudno, ale poklep się po ramieniu i poczuj tę radość z faktu, że odważyłeś się, odważyłaś się zadać to pytanie na żywo. A jeżeli takie zdania... Inspirują Ciebie do tego, żeby używać duńskiego. Chciałbyś, chciałabyś poznać ich więcej, to ja mam dla Ciebie niespodziankę. Przygotowałam plik, w którym znajduje się aż 55 duńskich zdań o tematyce zimowej i świątecznej wraz z odpowiednikiem polskim. Więc możesz razem ze mną uczyć się duńskiego i wykorzystywać te zdania. Zarówno na piśmie, jak i w mowie. To co? Jeżeli chcesz mieć dostęp do tych zdań, jest to bardzo proste, jest to plik bezpłatny. Wystarczy kliknąć w link i pobrać plik. Znajdzie się on bezpośrednio w Twojej skrzynce mailowej w ciągu kilku minut. I będziesz mógł razem ze mną, będziesz mogła razem ze mną ćwiczyć duński podczas tych zimowych tygodni i miesięcy. To co? Niech mocy i duński będą z tobą, widzimy się za tydzień na kolejnej inspiracji zimowej. hi haj!